Lubicie disco polo? No, sądzę, że odpowiedź brzmi nie. W moim przypadku jest tak samo. Jest to jeden z tych nielicznych gatunków, który no po prostu denerwuje mnie strasznie i nie jestem w stanie przesłuchać nawet jednego utworu w całości. Dlatego idąc do kina na film Disco Polo, żywiłem pewne obawy. Czy to przypadkiem nie będzie sytuacja, że najzwyczajniej w świecie zostaną nam przedstawione w formie musicalowej jakieś tam Ona tańczy dla mnie, czy jesteś szalona? I my mamy w założeniu się bawić, no bo w końcu, skoro na weselach się bawimy, bawicie, bawią, to może w kinie też się to sprawdzi. Strasznie się tego obawiałem, ale... ta właśnie obsada sprawiła, że te moje obawy nie były aż tak silne. No i co z tego finalnie wyszło? Film jest wyreżyserowany i po części napisany przez Macieja Bochniaka. Współscenarzystą filmu jest Mateusz Kościukiewicz. Grał na przykład w tym. No, rozpoznawalna twarz. Poza tym mąż Małgorzaty Szumowskiej. Wiecie, jak się nazywam? Polak. A jak się Polakowi podoba? To się wszystkim Polakom spodoba. Na całe szczęście Disco Polo nie jest po prostu musicalem. Nie jest rzuceniem tych kilku utworów na taśmę filmową. To jest bardzo ciekawa i świeża koncepcja. Film, jakiego jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Historia jest banalna, mamy ludzi, którzy po prostu próbują zdziałać coś w biznesie Disco Polo i sukcesywnie pną się po szczeblach kariery. Sądzę, że gdyby fabuła była linearnie i w tradycyjny sposób przedstawiona, to nie byłoby to jakoś specjalnie interesujące. Mogłoby się sprawdzić, ale na pewno nie wypadłoby tak dobrze, jak rzeczywiście to się stało. Całość koncepcji filmu opiera się na zabawie konwencjami. To, w jaki sposób został film przedstawiony, poprowadzony i wykreowany, robi gigantyczne wrażenie. Jest tak nietypowe na skalę światową. Mimo mojej awersji do tego gatunku, w filmie te utwory całkowicie się sprawdzają. Nie było momentu, kiedy miałem dość tego, kiedy chciałem powiedzieć do ekranu: wyłączcie już ten utwór, skończcie, przestańcie, nie męczcie mnie. Każdy utwór był podany w takiej formie, że... rozkosz. Spełniało one wówczas swoje pierwotne założenie. Mamy po prostu się gibać i cieszyć. Naprawdę, to się dzieje. Film jest naprawdę zabawny. Nie śmiałem się tak mocno od dawna. Humoru mamy kilka rodzajów. Część jest humorem sytuacyjnym, abstrakcyjnym. Mamy kilka tam małych sucharków, ale część to jest żonglowanie intertekstualizmami i nawiązywaniem do realnych postaci. Wypada to naprawdę rewelacyjnie. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie odczytać w pełni tych cytatów, to wydaje mi się, że i tak gwarantuje nam to świetną zabawę, bowiem nie ma tam w zasadzie słabszego momentu. Cały film jest opowiedziany niby ale równo, szybko i wszystkie te żarty, cała ta opowieść się naprawdę sprawdza, dobrze się to ogląda. Nie ma momentu nudy, nie ma momentu zażenowania. Ten film jest po prostu uroczo, świadomie kiczowaty. Nie wydaje się być próbą odcięcia kuponu od tej dosyć dochodowej gałęzi polskiej muzyki rozrywkowej. Dla tych osób, które doskonale już znają ten gatunek, którym się no, ta muzyka bardzo podoba, jest to fajne spędzenie pewnego czasu, dobra zabawa, przyjemna komedia. A z kolei dla osób, które, tak jak ja, podchodziły do filmu z pewnymi obawami, które troszeczkę się bały tej tematyki, jest to swojego rodzaju oswajacz. Disco Polo spełnia podobne założenia jak najnowsza płyta Mesa. Oswaja ze współczesnym polskim folklorem. Disco Polo jest nasze, jest polskie. Może być nie najwyższych lotów, może być niefajne, może nam się nie podobać, ale to jest nasz polski produkt. To jest wpisane w naszą kulturę i nie możemy z tym nic zrobić. Ta pstrokatość całości, te wszystkie kolory, ten kicz, plastik i widoczne efekty specjalne, to jakby podkreśla sam temat, to nie mogło być zastosowane w historii o jakiejkolwiek innej muzyce. Właśnie w historii o Disco Polo stanowi rewelacyjną ilustrację. W zasadzie jedyną rzeczą, do której mógłbym się doczepić, to są zdjęcia. Na etapie storyboardu musiało to wyglądać wszystko świetnie i stylowo, estetycznie, no kiczowato, ale estetycznie. Natomiast jeśli chodzi o samo wykonanie, to ewidentnie coś tutaj nie zagrało. Są mocno niedopracowane, zwłaszcza pod względem ostrości. Nie wiem, czy ostrzyciele, jeśli w ogóle byli zatrudnieni, po prostu nie dojechali na plan, ale to, co się dzieje z ostrością, w wielu momentach widać, że nie jest
to nie wynika to z koncepcji, tylko po prostu niedostrzeżenia pewnego detalu. Na Disco Polo bawiłem się naprawdę przednio i z chęcią pójdę na niego jeszcze raz, żeby przekonać się, czy ocena, którą mu wystawiam, nie jest przypadkiem za niska, bowiem to jest naprawdę świetny film, warto go zobaczyć. Jeśli lubicie Disco Polo, jak najbardziej. Jeśli go nie lubicie, tym bardziej. Ode mnie 7 na 10.